No, boisz się? Dzień dobry. Już jesteśmy? Wow, dzień dobry. Jest pewna rzecz, której o mnie nie wiecie. Ja kocham prowadzić auto, co ogólnie średnio idzie w parze z moim zainteresowaniem, dbaniem o planetę. W związku z tym prowadzę je wtedy, kiedy nie ma za bardzo innego wyjścia, ale bardzo się tym delektuję. Obecnie jestem kierowcą rajdowym i zapraszam Was na vloga o świątecznym klimacie na Teneryfie. Dobra, jedziemy. Oh yeah, teraz trochę się będę popisywać. Dobra. Mamy bardzo brudną szybę w aucie. Jak się myje? O nie, chyba nie tak. Tak. I zjeżdżamy prosto do oceanu. Jestem świetnym kierowcą, nie wiem nawet jak działają wycieraczki oraz jak działają światła. Jak się nazywa? Przeciwmgielne? Przeciwmgielne chyba. Co teraz zrobić, żeby ona tak nie... Zaraz to ogarniemy. Także widzimy się za chwilę. Trochę się zanosi na deszcz. Szczerze mówiąc. Bo generalnie właśnie dzisiejszy film jest o tym, jak stworzyć świąteczny klimat na Teneryfie. O tym też nagrałyśmy dzisiejszy podcast. I powiem Wam, że dzisiaj jest dosyć pochmurno, dosyć chłodno i mam wrażenie, że właśnie idealnie ten klimat Teneryfy dzisiaj sprzyja takim nastrojom ala świątecznym, oczywiście w miarę możliwości hiszpańskiej gorącej wyspy. W każdym razie my jedziemy do Orotawy, gdzie mieszka nasza przyjaciółka, żeby zobaczyć świąteczne dekoracje. Fajnie jest. A Syzyka, to jest zabawa, nie mogę. To jest bardzo piękny budynek, ale bardzo mało świąteczny. Jesteśmy w miejscowości Orotawa. Tak, La Orotava. La Orotava. To tyle mam do powiedzenia na jej temat. Ania mieszka w Orotawie i nam zaraz powie, co to za miasto i z czego słynie. O, Szczebrzeszyn. Niewiele, ponad 40 tysięcy mieszkańców. 40 tysięcy to jest mniej niż Zgierz. A ile jest w Łodzi? W Łodzi jest, kochana, 700 tysięcy. Łódź jest trzecim największym miastem. Proszę tutaj nie dyskryminować. Dobrze, Ania, czy już wiemy, co to jest za miasto? Wiemy od dawna, że to La Orotava. I tutaj mieszkali bogaci. Tak, kolonialne miasteczko. Jest dużo pięknie zachowanej architektury właśnie kanaryjskiej. To prawda. Którą pokażemy już niedługo. To jeszcze nie jest to? To jest tylko przedsmak? Tak, myślę, że to jest jeszcze przedsmak. Wow. W centrum są jeszcze... Dobrze, mamy to. Z takim widokiem mogę chodzić do sklepu. Nice, nie? Jest bardzo pięknie. Już teraz zgadzasz się? Przepięknie jest, fantastycznie. Nie tak jak na naszej górze, ale... Jak to nie tak jak na naszej górze, jest piękniej. I pięknie. To jest jeden z najstarszych i najbardziej autentycznych kanaryjskich budynków. Tak. No to super. No i właśnie w środku jest bardzo ładne patio. A to jest w ogóle takie mega unikatowe, nie widziałam takiej architektury nigdzie. Połączenie właśnie tego drewna, też kościoły mają. Tu mamy namiastkę świąt, proszę Państwa. A tu mamy poparzoną rękę Karoliny, która ewidentnie gotuje i nie radzi sobie z piekarnikiem. Wow, witamy! W miasteczku Świętego Mikołaja! Gdzie lampki? Proszę Ci, Państwo są już też prawie gotowi. Ja nie wiem, czy macie tradycję gwiazdy betlejemskiej u siebie w domu, ale u mnie zawsze jest, tylko mniej więcej 38 razy mniejsza niż ta, ale jest uroczo. A my idziemy na zachód słońca. Przepięknie, przepięknie. Możecie nagrać skoro? Nie, ja się wstydzę. Dowiedziałam się właśnie od Ani, która tutaj mieszka, że La Orotava jest uznana za najpiękniejsze miasto na Teneryfie i potwierdzam, jest po prostu przeuroczo. W ogóle mam do Was pytanie, czy Wy kiedykolwiek byliście w jakimś ciepłym miejscu w okresie takim przedświątecznym? I jeśli tak, to czy udało Wam się właśnie odkryć taki klimat świąteczny i w jaki sposób to zrobiliście? Bo bym bardzo chciała się nastroić na święta. Idziemy zaraz zobaczyć podświetloną szopkę i uliczki, ale powiem Wam, że trudno jest. Trudno jest sobie wyobrazić, że za ile? Za niecałe 3 tygodnie? Za 3 tygodnie wczoraj jest Wigilia. Masz za 3 tygodnie urodziny. Za 3 tygodnie 25 lat. Wow!
Dobra, lecimy. Okej, okay, zaczynamy adios. Christmas series. Boże! Popatrzcie się naprawdę na coś pięknego. Tutaj już mamy, jeszcze czekamy na tą stronę. Jezus! Co? Jestem taka szczęśliwa z rozwaloną maseczką. Nie, no naprawdę, no mnie więcej nie potrzebuję, to kocham. Kocham światełka. Dziękuję. Taka słodka. Patrzcie, co mamy! Znaczy, nie powiem, żeby to były moje ukochane kolory, ale będziemy... Tak, tak, idziemy. A tylko ja jeszcze czekam na te latarnie, bo one tutaj troszeczkę... Nie dość, że zapaliły się lampki, to jeszcze deszcz pada. Jak wspaniale, ten jeden raz, kiedy deszcz jest super. Prawda? Cudownie. Tak, jest wspaniale. Deszcz to jest maksimum, na co stać Teneryfę, jeśli chodzi o świąteczną pogodę, więc w deszczu oglądamy szopkę. No, proszę. Dziękuję. Słuchajcie, zamknęli nam szopkę, więc wiele wam nie pokażę. I udam, że nie jestem rozczarowana. Nie no, i tak wygląda ładnie. Nie wiem, czy to wiele byśmy zyskały na tym spacerze. Słuchajcie, zamknęli, ale i tak wam pokażę. Bo wygląda to bardzo interesująco, tutaj backstage. Nieźle, podeszli do tematu na poważnie, także... O! Pięknie, no operatorskie skille u mnie dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dobre na poziomie. No, ślicznie. Co o tym sądzicie? Dajcie znać, czy to dla was jest klimat świąt. Dziewczyny na mnie czekają, bo robiłyśmy zakupy. Wracamy do domu i powoli kończymy. Co za napięcie. It's beginning to look a lot like Christmas. Zakończę tego vloga z grzanym winkiem. Wszyscy poczujemy święta. Obiecany klip z grzanym winem na koniec. Ja i każdy mój wieczór, czyli montowanie vlogmasów. Jest mój kompan w tym lifestyle'u. Do widzenia. Który robi grzane wino. A no właśnie, bo ty, tak. Tutaj kredyty dla Justyny robi najlepsze grzane wino. A my widzimy się, moi drodzy, jutro.